Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Julianna, a dzisiaj będziemy robili coś, co po prostu ostatnio skradło moje serce, czyli matcha. Ale nie tylko będę Wam pokazywała, jak przygotowywać taką matcha, ale również jak robić. Bo robić, a przygotowywać w tym przypadku to dwie różne rzeczy. Na początku oczywiście taką kupioną już matchę będziemy przygotowywali, a później pokażę Wam, jak tak naprawdę z jakimikolwiek herbatami robię matchę. Dosłownie robię, jak ją mielić na taką postać, żeby wyszła matcha, ale o innym smaku niż taka tradycyjna matcha. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Połączenie są naprawdę przepyszne i fajnie, jakbyście je poznali. Więc jeżeli taki Was temat interesuje, to zostańcie do końca. Tutaj się jeszcze prezentują Wasze prace, które wykonaliście, inspirując się moimi filmami. Ostatnio w ogóle też pomyślałam, że mogę wstawiać prace, które niekoniecznie są jakoś inspirowane moimi filmami, tylko po prostu jesteście kreatywnymi osobami, robicie DIY, wysyłacie mi je na zakładkę Discord, na Discorda, na zakładkę DIY, linka macie w opisie. Ostatnio bardzo dużo osób doszło i powiem Wam, że Wasze prace są naprawdę prześliczne, czy robicie na szydełku, czy coś rysujecie, malujecie, też dużo osób przysyłało swoje pierścionki, więc ja Was zabieram do kuchni i będziemy robili matchę. Tak, tak, już spokojnie, to może poczekamy chwilkę. Jak ja tak naprawdę wykonuję tą matchę? Sposób przygotowania wydaje się... Muszę poczekać, aż to się skończy, bo... Konie, no i nas to... Dobrze. Okej. Jak wykonać tą matchę? Sposób przygotowania jest tak naprawdę prosty, ale może trudniejszy niż Wam się wydaje, bo nie wykonuje jej się tak jak zwykłą herbatę. Tutaj mamy przesypaną matchę, oczywiście to nie jest jakieś oryginalne pudełko czy coś, to po prostu puszka, do której to przesypałam. Matcha, jak widzicie, jak się pięknie prezentuje. Ja mam takie fajne, długie łyżeczki i jedną taką mocno czubatą przesypujemy do naszej szklanki. Pięknie. Teraz zalewamy wodą, gdzieś tyle. Uznajmy, że jest to taka mieszaczka. Normalnie do matchy powinno się mieć taką specjalną, bambusową rzecz, takie bambusowe mieszadełko. Natomiast ono relatywnie jest dosyć drogie. Służę się tym, ale nie mieszam w ten sposób, tylko w ten. Wtedy, jak widzicie, matcha mi się o wiele lepiej spienia. Tutaj wlewamy trochę mleka, tak aby można było je ubić. Oczywiście to jest opcjonalne, ale ja dodam sobie trochę cukru. Okej. Moje mleko przelewam do naszej matchy. Akurat tego mleka tutaj dałam naprawdę mało, niestety. Normalnie powinnam była więcej, no ale cóż. Tak się prezentuje nasza matcha, która przede wszystkim jest bardzo smaczna. Matcha latte. Jak już się ją nauczyłam robić, żeby była smaczna, to teraz tak naprawdę robię ją na każdym kroku. I bardzo Wam ją polecam. Ale wiecie, co Wam polecam również? Polecam Wam również samemu zrobić matchę. Nie tylko przyrządzić, ale i zrobić. Macie zwykłą herbatę sypaną, która kosztuje o wiele mniej niż matcha, bo parę złotych. Mielicie ją w mikserze, czy tam gdzie ją mielicie, żeby już nie były takie liście herbaty, jak to jest zwykle w herbatach sypanych, tylko żeby był bardziej taki proszek. Tutaj prezentuje Wam się taka herbatka. Jest to herbata rooibos, herbata sypana na wagę. Po zmieleniu wygląda tak. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, czym się charakteryzuje herbata rooibos. Jak nie wiecie, to już Wam mówię. Jest to herbata bez teiny, czyli tak naprawdę jak pijecie herbatę z teiną, wiem, 19, to później w nocy, powiedzmy, nie możecie zasnąć. Tak samo jak pijecie kawę, ona ma kofeinę, która też pobudza i nie możecie zasnąć. Herbata rooibos to herbata, która nie ma tej teiny. Ona jest przepyszna, robicie ją tym samym sposobem, co tą matchę. Tutaj mam jeszcze zmieloną, zieloną herbatę. Jest już herbata owocowa, która lepiej smakuje bez
mleka, ale jest jakby tak sam, w taki sam sposób ją parzycie. Musicie jakby znaleźć dobrą herbatę do zmielenia, trochę sobie popróbować. No a ja tymczasem idę wypijać tą maczę. I to już by było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że zrobicie sobie tą maczę. A jeżeli nie chcecie kupować, to koniecznie spróbujcie tego sposobu z mieleniem herbaty, bo kiedy właśnie znajdziecie dobrą herbatę do zmielenia, to znaczy wiecie, po różnych próbach i tak dalej, to możecie uzyskać naprawdę coś przepysznego i samemu stworzyć po prostu jakąś taką szaloną kompozycję zmielonej herbaty. Miłego dnia. Cześć.